mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zobaczmy, jak gwałtowna reakcja odrzucenia, negacji, wyparcia się tego, który nauczał o Królestwie Bożym, czynił cuda, uwalniał z mocy swego ducha, o czym wiedzieli doskonale, a nawet wskrzeszał umarłych, a więc zarówno objawiał swoją boską tożsamość, jak i tożsamość Mesjasza, bo tak prorocy zapowiadali Mesjasza po prostu, jako potężnego króla. Tu wyrzekają się go bardzo, bardzo stanowczo precz. Mamy tutaj bardzo ważną przesłankę, pozwalającą nam zrozumieć, na czym może polegać, na czym polega de facto sąd, który człowiek przeprowadza nad samym sobą. Zazwyczaj mówimy, że to Pan Bóg sądzi człowieka i tak dalej, co oczywiście jest całkowitą prawdą, ale jak wygląda ten Boży sąd? To właśnie człowiek sam decyduje o tym, że oddala od siebie tego, który jest jego Zbawicielem, jego Królem, tym właśnie nowym człowiekiem, w którym nasze człowieczeństwo ma szansę, jedyną szansę odrodzić się. Precz, precz. To oddalenie, bardzo dramatyczne oddalenie, które przesądza po prostu z jednej strony o losie oskarżonego Jezusa, Piłat wydał go im, aby go ukrzyżowali, a z drugiej strony bardzo dramatyczne, wręcz tragiczne doświadczenie tych, którzy odrzucają swojego Króla i Syna Bożego, Zbawiciela po prostu, który przychodzi wyzwolić człowieka z tych wszystkich udręk, utrapień spowodowanych przez grzech pierworodny, nieposłuszeństwo woli Bożej. I werset 15, w którym wybrzmiewa no po prostu taki niewolniczy głos ludu, tamtego ludu po prostu, który stoi przed rzymskim prefektem. Poza Cezarem nie mamy króla. W tych dniach w liturgii mszy świętej czytamy księgi historyczne, które opowiadają nam o ustanowieniu króla w Izraelu. Samuel, który powołuje Saula, potem namaszcza Dawida, bo lud chciał mieć króla właśnie ustanowionego z woli Bożej. Ostatecznie to sam Adonai jest królem Izraela. Psalmy o tym mówią w sposób fenomenalny. Pan króluje, Pan jest królem, Pan w znaczeniu Bóg, ten, który jest. Bóg przymierza, On jest naszym królem. A tutaj dochodzą do praktycznie całkowitej negacji swojej wiary, najgłębszej treści całego dotychczasowego życia religijnego, ludu przymierza, jego historii. To Bóg jest królem Izraela. To Bóg jest Bogiem przymierza, czyli sprzymierzeńcem, opiekunem tego ludu, a nie jacyś inni, prawda, władcy. Faraon, czy w tym przypadku rzymski imperator. A jednak, do czego prowadzi po prostu to, nawet trudno znaleźć określenie na tę postawę, która prowadzi do tego rodzaju negacji po prostu. Poza Cezarem nie mamy króla. Negacji własnej tożsamości religijnej po prostu. Bo doskonale wiedzieli, co mówią tym wyznaniem po prostu. Więc zobaczmy, jak wygląda dalsza część historii Pana Jezusa, a więc to właśnie już Jezusa wydanego, aby go ukrzyżowano. Posłuchajmy wersetów od 16 do 22. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, po środku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał
kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co on napisał, napisałem. Scena ukrzyżowania Pana Jezusa w Ewangelii Janowej jest pełną chwały intronizacją króla. Po raz kolejny wydarzenia opisane są na dwóch płaszczyznach. Na pierwszej płaszczyźnie Jezus całkowicie przegrał, został ukrzyżowany. Chociaż jeszcze żyje, to nie ma już dla niego ucieczki, nie ma wyjścia. Rzymska kara ukrzyżowania była tak pomyślana, aby skazaniec jak najdłużej cierpiał, jak najdłużej się męczył. Czasem nawet kilka dni walczył z bólem o kolejny oddech. Ukrzyżowano zawsze w miejscach publicznych, przy drogach wychodzących z miasta. Chodziło o to, aby każdy mógł zobaczyć, co czeka śmiałka, który sprzeciwił się Rzymowi. Jezus jest więc tutaj ofiarą niesprawiedliwego i okrutnego świata. Jednak na drugiej płaszczyźnie odkrywamy coś zupełnie odwrotnego. Najpierw warto zauważyć, że Jezus jest ukrzyżowany na środku, pomiędzy dwoma innymi. Jest to królewskie miejsce. Miejsce chwały podczas intronizacji. Na pewno pamiętamy fragment z Ewangelii według św. Mateusza.